katedrze lwowskiej modlono się za ofiary Huty Pieniackiej. 25 lutego arcybiskup Mieczysław Mokrzycki celebrował mszę świętą w intencji ofiar Huty Pieniackiej, polskiej wsi w powiecie Brody, obwodu lwowskiego, zniszczonej 79 lat temu. W swoim kazaniu arcybiskup wezwał do modlitwy do Boga, aby podobna tragedia już nigdy się nie powtórzyła. We wspólnej modlitwie wzięła udział reprezentatywna delegacja z Polski, w skład której weszły rodziny ofiar Huty Pieniackiej, urzędnicy państwowi, przedstawiciele samorządów oraz pielgrzymi. Obecni byli pracownicy konsulatu na czele z konsulem generalnym Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, pani Elizą Dzwonkiewicz, która podziękowała wszystkim obecnym Polakom, a także Ukraińcom za pamięć o ofiarach strasznej zbrodni w Hucie Pieniackiej. Ten sobotni wieczór, kiedy już kroczymy drogami Wielkiego Postu, a od roku doświadczamy wojny, zebraliśmy się w lwowskiej katedrze, aby przywołać w modlitwie i oddać hołd ofiarom tragedii sprzed 79 lat. Wówczas stali się nimi mieszkańcy Huty Pieniackiej, wioski, która w jednej chwili przestała istnieć. W jednej chwili stała się wielkim cmentarzem wielowiekowej historii życia jej mieszkańców. Jesteśmy tutaj, jak czynimy to od wielu lat, aby w zgromadzeniu liturgicznym pochylić się nad zakończonym tak niespodziewaniem życiem naszych braci i sióstr, którzy przez Chrzest Święty włączeni zostali we wspólnotę Kościoła i zostali zanurzeni w śmierć Chrystusa, która, jak wierzymy, nie jest zakończeniem życia, lecz tylko przejściem do nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa.